Maciej Maleńczuk krytykuje Polaków, Justyna Majkowska nagrywa z Michałem Wiśniewskim. O tym w dzisiejszym Flaszu Muzycznym. Zapraszam. Maciej Maleńczuk wystąpił w programie Rzecz o Polityce, w którym wypowiedział się na temat uchodźców. Jestem za tym, żeby potrzebującemu pomóc. Jak trzeba komuś dać kawałek chleba, to mu kurczę dam. Jak trzeba komuś podać rękę, to mu ją podam. 7 tysięcy ludzi, to przepraszam, ale w latach 80. w Polsce było z milion Arabów. Miałem kumpli potąd z Syrii i z innych miejsc, przyjeżdżali tutaj studiować. Oprócz tego skomentował propozycję partii Kukiza w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego przyjęcia przez Polskę uchodźców. Muzyk twierdzi, że wcześniej powinno się odbyć referendum w sprawie przywrócenia kary śmierci. Z pewnością byśmy przywrócili kary śmierci. Referendum to nie jest najlepszy pomysł w kraju, w którym żyje 80% idiotów. Równie dobrze możemy zapytać, czy w szczególnych przypadkach okrucieństwa proponujemy egzekucje publiczne. Stawiam tezę, że to by przeszło. Pytanie o to, czy Trybunał Konstytucyjny powinien kontrolować rząd jakiegoś chama na ulicy, nie ma sensu, dodał Maleńczuk. Jego wypowiedzi wywołały spore poruszenie wśród internautów. Większość z nich mocno skrytykowała artystę i uznała, że obraża on Polaków i wcale nie ma racji. Inne zdanie przedstawił chociażby znany dziennikarz muzyczny Jarek Szubrycht. Maciej Maleńczuk pozostaje mistrzem krótkiej formy. Zresztą w ogóle jest mistrzem czegokolwiek by teraz nie robił. Jak ktoś nagra choćby pół takiej płyty jak całe pierwsze dwa Homo Twisty, to jak dla mnie automatycznie nabywa prawo do rzeźbienia w gównie do końca życia, napisał na swoim profilu na Facebooku. Justyna Majkowska była wokalistką Ich Troje w czasach, gdy zespół odnosił największe sukcesy. Wystąpiła z grupą również na Eurowizji. W pewnym momencie odeszła z zespołu w atmosferze skandalu, a następnie słuch o niej zaginął. Teraz zaskoczyła swoich fanów, bo wróciła do studia z Michałem Wiśniewskim. Wspólnie nagrali piosenkę pod tytułem Scream. Pod ich zdjęciem, jakie wokalista zamieścił na Instagramie, fani formacji wyrażają swój zachwyt. Cudowna Justyna, najlepsza z wokalistek, komentują. Czemu pragniesz dojrzeć w oknach świata część odległą? Niczym drzewo więdnące bez skargi, czekające na deszcze z nadzieją. Do 14 kwietnia potrwa głosowanie, w którym internauci zdecydują, w jakich miastach zagra Dawid Podsiadło. Artysta wystąpi na dachu Red Bull Tour Bus. Szczegóły w naszym serwisie. Polecam Onet Muzyka i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć.